Szanowni Państwo, w dniu flagi Rzeczypospolitej przyjętej ustawą z 2004 roku Sejm Polski uczcił naszą historię, tradycję, naszą tożsamość, przyjmując święto flagi. W 2 maja obchodzimy tą uroczystość, obchodzimy ją niezwykle uroczyście. Chcemy upamiętnić naszą historię, naszą tradycję, naszą walkę o niepodległość na przestrzeni kilkuset lat. To właśnie barwy biała i czerwona symbolizowały naszą Polskę, naszą niezawisłą ojczyznę, naszą tożsamość. Chcemy uczcić w tym dniu tych, którzy oddali życie za niepodległość, tych, którzy oddali tą rzecz najcenniejszą, tak abyśmy dzisiaj jako wolni obywatele naszego kraju mogli cieszyć się spokoju w naszym kraju, jak również na świecie. Państwo polskie, reprezentacja naszego państwa z prezydentem na czele, premierem, marszałkami Sejmu, Senatu czci dzisiejszy dzień. Cieszę się, że nasze samorządy podejmują decyzję o wywieszeniu flag biało-czerwonych. Cieszę się, że jest to dobry wzór dla naszych uczniów, dla szkół, w wychowaniu naszej młodzieży. Cieszymy się z tego święta. Jest to święto polskie, jest to święto naszej suwerenności, niepodległości. W dzisiejszej strukturze politycznej Paktu Północnoatlantyckiego, jak również Unii Europejskiej, pokazujemy naszą tożsamość, naszą suwerenność, nasze wartości, nasze przywiązanie do ojczyzny. Jej miłość, wiara, kultura, tradycja to jest Polska.